Dzień dobry, tu pan Perfekt. Zapraszam was do zwiedzenia tego domu. Dlaczego pokazujemy wam ten dom? Ponieważ rozpoczynamy nową serię realizacji u klientów. Klient zaprosił nas, aby pokazać wnętrza z zainstalowanym sprzętem AGD, który został u nas w salonie zakupiony. Pan Perfekt zaprasza do salonu AGD. Tutaj mamy pierwsze pomieszczenie, w którym możemy znaleźć produkty z salonu AGD, czyli zlewozmywak, bateria i lodówka na zapasy, które nie będą mieścić się w kuchni. Mamy do dyspozycji naprawdę luksusowy dom. Dlaczego tak jest? Bo ten dom jest do wynajęcia i mamy zupełny komfort do poruszania się po nim. Tak naprawdę po kilkunastu miesiącach intensywnej pracy w mediach społecznościowych pojawił się jeden z pierwszych klientów w moim salonie AGD. Zestaw sprzętu AGD, który przygotowaliśmy właśnie do tej nieruchomości, był szyty na miarę. Z założenia wiedzieliśmy, że zarówno piekarnik, jak i mikrofala mają przede wszystkim wyglądać. Nie muszą to być jakieś supermarkowe sprzęty, bo w tego typu domu nikt nie będzie intensywnie eksploatował piekarnika czy mikrofali. Natomiast zmywarka czy chłodziarko-zamrażarka, jak również winiarka, to urządzenia, które będą bardzo często używane, bo tak naprawdę są włączone non-stop. I tutaj stawialiśmy na wyjątkową trwałość tych urządzeń, dlatego zostały wybrane właśnie te marki, które wam prezentujemy. Ta kuchnia jest dość wyjątkowa. Charakteryzuje się tym, że ma naprawdę bardzo duże panoramiczne okno, wygodną i komfortową wyspę, a w środku zainstalowane jest kilka ciekawych produktów właśnie z mojego salonu. Pokażę wam. Kiedy dokonywaliśmy wyboru sprzętu AGD do tego domu, to w przypadku płyty było założenie, żeby ona była trwała i się nie rysowała. Dlatego też została zaproponowana płyta marki Gorenie, która ma taką strukturę antyrysującą się. Do tej płyty dobraliśmy okap marki Falmec. Jest to naprawdę cichy i wydajny okap. Zlewozmywak marki Shock. Jest to materiał równie gładki jak ceramika, no ale zdecydowanie tańszy od ceramiki. Bateria również szoka z wyciąganą wylewką, z przełącznikiem prysznic, strumień, no i oczywiście dozownik do płynu do mycia naczyń. Z akcesoriów dodatkowo dobrany tu został taki mobilny ociekacz, gdzie możemy sobie talerze w łatwy sposób ułożyć na tych drucikach, a tutaj odłożyć na przykład kubki do wyschnięcia, jeżeli potrzebujemy, aby naczynia były dostępne bardzo szybko, bo jeżeli mamy czas, to oczywiście kuchnia została wyposażona w zmywarkę. I tutaj zmywarka to najwyższy model marki Electrolux z tak zwanym Comfort Liftem, bo jest to urządzenie, które będzie często eksploatowane i tak naprawdę zależało klientom na tym, żeby była ergonomiczna, wygodna, funkcjonalna i trwała. Dlatego wybraliśmy właśnie najwyższy model Electroluxa. W nowoczesnym domu nie może zabraknąć takiego urządzenia jak chłodziarka do wina. I tutaj zaproponowaliśmy klientom urządzenie marki Westfrost, bo jak wiecie, a jeżeli nie wiecie, to obejrzyjcie koniecznie odcinek o winiarkach Westfrosta. To urządzenie profesjonalne do użytku domowego. Ma wszystkie wartości użytkowe, jakie powinna mieć profesjonalna chłodziarka do wina. Nieodzownym urządzeniem każdej kuchni jest chłodziarko-zamrażarka. I tutaj postawiliśmy przede wszystkim na trwałość urządzenia i wybraliśmy markę Liebherr, bo moim zdaniem to najlepsze urządzenia chłodnicze dostępne na rynku. Tutaj mamy jeszcze półkę, w której będzie ukryty ekspres do kawy. Zobaczcie sami, jakie
funkcjonalne i wygodne rozwiązanie. Ekspres nam wyjeżdża, parzymy sobie kawusie, a jak nam nie jest potrzebny, jednym ruchem ręki go chowamy i półeczkę zamykamy. Ostatni element tej kuchni, jeśli chodzi o zestaw AGD, to piekarnik i mikrofala. I tutaj celowo wybraliśmy markę Gorenie, bo klientce zależało na tym, aby piekarnik był zupełnie czarny, żeby nie miał przeźroczystej szyby na co dzień, no a nie chciała inwestować 30 tysięcy złotych w piekarnik marki Bora. Dlatego wybraliśmy zdecydowanie tańsze rozwiązanie, jakim jest zestaw Gorenie. Wartość zestawu AGD zastosowanego dokładnie w tej aranżacji to koszt około 23 tysiące złotych. I uważam, że to naprawdę przyzwoita cena za tego typu sprzęt AGD do kuchni. Kolejnym pomieszczeniem, w którym jest sprzęt AGD z mojego salonu, to właśnie łazienka, w której mamy pralkę i suszarkę marki Sharp. Są to urządzenia 8-kilogramowe i tutaj klient przy wyborze tych urządzeń kierował się stosunkiem ceny do jakości. I myśmy polecili właśnie markę Sharp, bo są to urządzenia dość ekonomiczne, a kilka bądź kilkanaście lat trwałości powinny sobą reprezentować. Jako ciekawostkę pokażę Wam, że w tej łazience jest zainstalowana również fińska sauna. Taka mini sauna, ale bardzo komfortowo można w niej się zregenerować. Zbudowaliśmy fajną relację z właścicielem tego domu i pomogliśmy mu również przy doborze i wyborze armatury łazienkowej. Mamy tutaj podtynkowe baterie, bardzo wygodne rozwiązanie i podobne rozwiązanie znajdziemy również przy wannie. A w tej łazience zainstalowane są wysokie baterie umywalkowe, dzięki czemu możemy zainstalować miskę na blacie. W tej łazience natomiast zainstalowana jest deszczownica i również podtynkowa bateria. Podtynkowa bateria umywalkowa i kolumnowa umywalka. To był pierwszy odcinek z realizacji u klienta. Jeżeli kupiłeś AGD u mnie w salonie i chciałbyś pochwalić się innym wnętrzami swojego domu czy apartamentu, to napisz do nas na maila, z przyjemnością Cię odwiedzimy. A subskrybujcie mój kanał, piszcie komentarze, czy te wnętrza się Wam podobały, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku.